Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Piorun. Jak widzicie, mamy pogodę taką, minus 11 stopni. Od razu Wam zrobię prognozę, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Nie ma za co. A teraz jak zwykle jedziemy z pogodą kosmiczną. Dobra, jesteśmy na stronie. Odświeżymy sobie ją. spaceweather.live.com. O, trzeba się ruszyć kawałek bliżej, bo dane mobilne. O, dobra, odświeżyło nam się wszystko. No i tak, plam trochę mamy. Trochę plam mamy, jak zresztą widzicie. Rozbłyski słoneczne są już coraz większe. Aktywność słoneczna już nam zaczyna skakać. Maksimum było 9 stycznia 2024, 17:10, ale teraz spadło, ale znowu idzie tendencja wzrostowa. Bieżąca wartość C1.58. Najwyższa wartość maksimum ostatnich 20 godzin C4.02, ale z ostatnich 2 godzin C2.73. Dziury koronalne brak. I tu się zaczyna cyrk. Zobaczcie, jaka potężna eksplozja. Tu jedna, tu druga. Czyli to, co mówiłem, już się zaczyna spełniać. Gdzie ja Wam pokazywałem, że właśnie w 2024 właśnie Słońce zacznie być nadaktywne, co jest dziwne, nie powinno nawet tak być, gdzie szczyt tej aktywności już dawno, szczerze powiem, według mnie minął. Protony nam się trzymają na jedynce. No i tutaj, dobra, ale żeby nie było, to wiecie, że sobie obejrzymy filmik. Oczywiście ten filmik, bo to mnie bardziej interesuje. Oczywiście. Nawet powiem Wam szczerze, że jak stoję przy Wi-Fi, to i tak to nic nie daje, bo to jest to samo. Spokojnie, my to sobie zaraz obejrzymy. My to sobie za chwilę obejrzymy spokojnie, tylko niech się załaduje mniej więcej do końca. Jak widzicie, to jest po prostu to, że no jeszcze nie zrobili większej przepustowości pomiędzy Ameryką a Europą, jeżeli chodzi o światłowodami. Muszą to zrobić, dlatego że coraz więcej danych jest przetwarzanych. To tak jak w waszym domu, jeżeli zrobicie sobie sieć 10 gigabitów, a mieliście 1 gigabit, to czujecie mega różnicę. Dobra, zamykam się, oglądajcie. Widzicie? Zauważyliście pewno na filmie, jak aktywność momentalnie zaczyna się zwiększać. Kolejny obraz. Oczywiście buforowanie danych, bo wiecie, jak to jest. I tu znowu powtórzę swoją głupią gadkę, jak niektórzy twierdzą. Po to was ostrzegam, żebyście mieli UPS-y, listwy antyprzepięciowe i tak dalej, uziemienie w budynkach, bo gdy tak jeden taka eksplozja dotrze do Ziemi i zjonizuje górne warstwy atmosfery, to Wam gwarantuję, że będziemy mieli wszyscy dzień sądu momentalnie. O. Jeszcze raz.
Widzicie, jak po bokach zaczyna gaz, znaczy wybuchy słoneczne się nasilać? O tym właśnie mówię. Odświeżyłem teraz i no plam mamy trochę. Nie ma ich dużo, ale też nie jest ich mało. I aktywność zaczyna skakać. I tu już się zaczyna niezły cyrk robić. O, odświeżyło się. To jest najnowsze. Niezła eksplozja. Dlatego ja mam kupę UPS-ów w domu, listwy antyprzepięciowe, uziemienie razy dwa, wkopane na różnych głębokościach, gdzie ten prąd jest odprowadzany bez żadnych problemów. Więc powiem wam szczerze, że ja siedzę cały czas, śledzę temat, jeżeli coś naprawdę się stanie, a cały czas odświeżam dane co pół godziny, więc możecie być pewni, że ja czuwam nad bezpieczeństwem waszym, że jak ktoś się odpier, to ja od razu robię prognozę i mówię, co się dzieje. Nie ma za co. Polecam się. Piorun Burza Elektryk.